Pani marszałek, szanowne panie, szanowni panowie. Czesi zamierzają znowelizować prawo aborcyjne. W związku z tym polska ambasada wystosowała już w marcu list do tamtejszego rządu. O sprawę na łamach onet.pl pytany był wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Monitorowanie procesu legislacyjnego w krajach urzędowania, w szczególności w obszarach, które dotyczą bądź mogą dotyczyć w istotnej skali obywateli RP, jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem ambasad RP. Planowane zmiany w prawie za naszą południową granicą mają na celu doprecyzowanie warunków, na jakich cudzoziemki mogą poddawać się aborcji w Czechach. Jak donosi jeden z czeskich portali, dotyczy to w szczególności Polek, które szukałyby tu szansy po wprowadzeniu niemal całkowitego zakazu aborcji w naszym kraju. Rząd ośmiesza się tego typu komentarzami. Suchej nitki na polskim rządzie i na wiceministrze nie zostawia posłanka Lewicy, która uważa, że Polki wybierają się za granicę, by tam szukać aborcji z powodu działań polityków Prawa i Sprawiedliwości. Polki boją się raczej zachodzić w ciąży, bo boją się, że nie będą mogły skorzystać z prawa do aborcji wtedy, kiedy będzie to konieczne. Rząd pluje nam w twarz. Staliśmy się czarną plamą w środku Europy. Jej ciało, jej wybór! Przypomnijmy, wraz ze styczniowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego przepis zezwalający na dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu przestał obowiązywać. No, naprawdę bym powiedział dosyć jednoznacznie, że to jest niewłaściwe, tak, z punktu widzenia pragmatyki dyplomatycznej, tak, bo jest to ingerencja w suwerenność drugiego państwa. Zdaniem politologa list polskich dyplomatów może wskazywać na to, że państwo chciałoby kontrolować sytuacje, w których znajdują się jego obywatele poza granicami. Podkreśla jednak, że każdy obywatel jest wolny. Minister spraw zagranicznych uważa jednak, że w tej sytuacji rząd ma prawo zabrać głos. Ewentualne wprowadzenie prawa, które miałoby stanowić próbę obejścia polskiego ustawodawstwa i zachęcić do naruszania praw polskich obywateli na terenie Czech, w zrozumiały sposób może budzić uzasadnione zaniepokojenie polskiej placówki dyplomatycznej. Jak podaje czeski portal Respekt, tamtejszy minister zdrowia Jan Blatny odpowiedział na pismo 30 marca i wyjaśnił w nim, że to projekt Senatu, na który jego kancelaria ma niewielki wpływ oraz że aktualna interpretacja ministerstwa o przeprowadzaniu aborcji przez cudzoziemki z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, jest zgodna z prawem krajowym i europejskim. Zasada niedyskryminacji, która obowiązuje z jednej strony wobec obywateli, ale z drugiej strony niedopuszczalna jest także dyskryminacja wobec państw członkowskich, stosowanie wobec nich różnych standardów postępowania. Z kolei tak jeszcze niedawno wypowiadał się wiceminister o wzajemnych relacjach krajów Unii Europejskiej przy okazji debaty o unijnych pieniądzach. Teraz broni listu polskiego ambasadora i, jak dodał w rozmowie z Onetem, to standardowy kanał dyplomatyczny. Z punktu widzenia państwa, które w jakiś sposób stara się opiekować, tak, swoimi obywatelami za granicą, no to jest jednak podejmowanie kroków, które są nieadekwatne. Bo każde prawo ma swoje granice, także te geograficzne. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.